To jest przedstawienie głównych bohaterów, czyli Aleksa i Rijoki. I Aleks jest jakby przewodnikiem Rijoki w świecie kryminalnym, złodziejów. On jest szefem szajki, rad screw, rzeźmieszkiem i logistykiem. Myśli, jak wykonać wielki skok, by ukraść lakier dla paznokci warty ćwierć miliona dolarów na przykład. Albo szachy wykonane z ludzkiej kości pokryte masą perłową. Więc jak wykonać taki skok? A Rijoka jest półsierotą, wychowaną w chorwackim sierocińcu, mulatką, nie znającą swoich korzeni, podróżującą po świecie. I on ją ukształtuje jak ten grecki pomnik i stąd ten kopiec Himaliona.